2 października 2024 roku. Tutaj są pianki, proszę Państwa, smacznego. Nie są pianki. No, a co to jest? Beziki, czy co? Mhm. Tak? Dobrze, dobrze. To smacznego, smacznego. Widzę wszystko dzisiaj na słodko. Nawet kanapeczka jest z dżemorem. A tu dzisiaj... Nie, to chyba nie jest gwóźdź programu, chociaż się zobaczy. Nie wiem, ja już mam dosyć dzisiaj. Tak, grzybów to ja już dzisiaj nie wiem. Zażarłem pod każdą postacią. Najpierw były grzyby z jajkami, bo to nie była jajecznica z grzybami, tylko grzyby z jajkami. Potem były cukinie z farszem grzybowym. No i teraz będzie jeszcze kania. Kania a la schabowy. Ale już chcę to zrobić. Szczerze mówiąc, ja też tak do końca to nie mam ochoty na jedzenie, ale... Nie, no zjem coś, tak, jak najbardziej. Zabierzę trochę jeszcze... To tam? Mhm. A to czekaj, tam to jeszcze jedną zrobiłaś. To jest dla mamy. No i dobrze, dobrze. To już mamy trochę mniej, widzisz? Aha, jeszcze pod wiatą są. No wiem właśnie. Dobra, to jak będziesz szła, to mogę ci to przynieść, żebyś tam nie musiała iść. Pierwszy raz to robimy. No. Tutaj to kakałko później. To też będziemy sobie popijali, tak? Kakałko, o to kakałko. Dobrze, dobrze. Dobra. Jak jutro przyniosę grzyby, wiem, to mnie zabijesz. Naprawdę, chyba że idziesz je pozbierać i potem je od razu gdzieś zawieziesz twojej mamie. Mogę mamie zawieźć. To może. Dobra, to tak. Bo ja ich tu nie chcę być. Widzę, że wujo Karol to się tam mocno szykuje na te grzyby. To znaczy jest wszystko fajnie, tylko... Tak, ja sobie pójdę dla sportu i... W sensie dla mnie po południu, bo ja mam... Halo. Dalej nie zrobione pranie, no. Przecież to już w sumie to... Ja dzisiaj zrobiłem te grzyby jakby co. Ja wiem, ale wiesz o co chodzi, ja mam tu cały czas... Wiem, nie przejmuj się tym. Nawet jeśli jakieś przyniosę, to zrobię je sam, okej? Okay? Dobrze, a muszę iść na dół. Na chwilę. No dobrze, dobrze, no to czekam. Ale to tak wracasz za chwilę? Smacznego. Cztery piętra w domu. Czyli jak można je nazwać? Góra, 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 dół. No dobra. Góra, góra. Ale na szczęście używamy tylko raz, dwa, trzech poziomów. A czwarty mamy niewykończony. I bardzo dobrze. O, dobra. No, bo... A zresztą sami się dowiecie, niedługo będziecie sprzątali jeszcze więcej i wtedy się dowiecie, jak to jest. Okay. Mieć taki wielki dom. Jaśniutkie? Dzisiaj tam sprawdźcie, jak wasze pokoje wyglądają, czy tam nie trzeba jakiejś regulacji wprowadzić, dobrze? Ale się nażarłem dzisiaj grzybów. No. A dziękuję bardzo. Przeleżała, wiecie co, długo. Ona jest taka trochę... O, tak wygląda. Ona ma tutaj tą wieżę Eiffla, ale jest napisane, że to jest Tokio. To tak, jakby co. Ale o, tutaj widzicie, to jest chyba wieża Eiffla, tak? Dobrze pamiętam? Bo nie widzę dokładnie, jak to wygląda. Chyba wieża Eiffla, tak? No dobra, a wieża Eiffla to gdzie stoi? W Paryżu. Brawo! Super! Gawrońska! Mhm. Zara. No dobra. No sam bym to zrobił, ale... Ej, chodźmy tam. Ale może lepiej nie. Bo ona chciała iść na spacer tam, a chłopak zobaczył... Właśnie? No tak, bo tu się musiałem... No nie zrobiłam na dole, tak co mam robić. Pomóc ci tu jakoś, tu wyłączyłem, bo to wiesz, no było tak mocno już nagrzane. Czujesz, nie? Jakbyś chyba posolić też, nie? No, zdecydowanie. I pieprz wyjmij, proszę. Pieprz ziołowy czy który? Czarny pieprz wyjmuję. Tak na wszelki wypadek, nie? To weź dobrze posól. A może w ogóle to jajko posolić, nie? Grubiutko. Dobra. Na sól. Była już. Co? Była. Dobra.
O, to może być naprawdę bomba. Nie? Grzyby? Kanie. Kompletnie. Kanie. Schabowe, nie widzisz? To są kanie a la... Schabowe? A la schabowe. Nie rozgrzało, no co ty? No, a jednak tutaj już sobie pyrka. Pamiętam, u Karwowskich był ciernik a la łosoś. Na imprezie jakiejś. Tam, gdzie był Iwo zaproszony. U tego Antka ze Zjednoczenia. Pamiętasz? Ale myślę, że... Wiem, ty jesteś myślami 10. Nie gniewaj się. Nie gniewam się, Basiu. Przecież ja ci wybaczam. Jestem z programu, wiesz. Jestem z fundacji mimo wszystko. I zostanę z tobą. No, grubiutko. Idziesz. Bardzo dobrze. Dobrze. No właśnie, właśnie może by to jajko tam sobie, tak? Szparki, za przeproszeniem. No, szczerze mówiąc, to pachnie jak schabowe. A jutro może nagram też wideo, bo już teraz jestem dokształcony przez naszych widzów i nagram wideo, jak rozpoznawać to kanie, bo już się nauczyłem, już szkoliłem się. No, dziękuję Państwu bardzo. Chciałam mąkę przypać, tutaj koło, nie? Dobra. Szybko, no tutaj szybko, bo ja się nie tą dziurą. No jak chciałem precyzyjnie, dobrze zrobić, to jeszcze opierdzę. No, jeden ten kotlet to można chyba już przerzucić. Tylko właśnie nie wiem czym. Tutaj masz w szufladzie te plastikowe, może plastikowe szczypce. Mogę to zrobić, daj jak coś. Oho, ale to wygląda. Nie wiesz, jak długo się to ma piec. Słucham? Przecież wiem. Wszystko wiem, Barbaro. Jak? Nie. Nie wiem, czy tato nie była za krótko. To taka się biała wydaje. Tato na pewno nie wiem. No. Prawda? No. Co z tego mleko pić, bo ja wiem, naprawdę tak. Wiesz, że ci nie służy, nie? O, teraz tak, nabrało. Blasku.
Jak ja po wodzie. Nabrało blasku. Ściągać, nie? No więc ściągam. Może okno od sobie, nie? O Jezu, jeszcze są. Co tam Kasia? I co, obracać go? To może ty to zrób lepiej. Ale tu mamy kapelusz, proszę Państwa, piękny. Ajajaj, to będzie piękny kotlet. Taka. O, kapelusik. No. To jest grzyb? Tak. A pachnie identycznie jak, widzisz, to jednak no, to smażenie to zabija, nie? Widzisz? No. Pachnie jak wszystko. Normalny schabowy. No właśnie. Możesz jeść jak normalny schabowy. Nie. No problem. Ale to jest niezdrowe. Co? Bo jest smażony na tłuszczu. Tak, no dobrze, nauczyłaś się. Nie, kochana Kryśka. Kochaniutka jesteś. Ty też. Dzięki. Proszę. Patrz, ile tam jeszcze wypłynęło. Bardzo fajnie. Parfopsy, nie? Ale to jest gęsto chyba. A to mają takie parfopsy, nie? Dobra. Możesz testować? Tak. O, może ja. Chodź, bo się nie wyjmie. No, ładnie, ładnie. Na te dwa? Ostatnie? Nie wiem. Akurat masz dobrze rozgrzane, nie? Dolej może tylko i już. No przecież nie robimy tu 15, tylko raptem 4, nie? Dobrze myślałem? Nie. Będziemy przeżywać. To można powiedzieć, że taka trochę jajecznica. Znowu. Koniec? Ja to zrobię, bo się nie. Nie, bo tak mogę. Jestem. Wiesz co? Jakbym nie wiedział, że to są grzyby. No. No. To jest tego menu? To jest przezarąbiste. No.
I ten pieprz tutaj super robi. No tak dosypałam, wiesz. Akurat mi się trafiły takie kawałki dobrze dosolone. No to jest bomba. Jej, naprawdę. Bomba. Myślę, że rodzicom też będzie smakowało. Nie ma tu już takich małych? Nie. No. Dobra. Pycha. Dobra, to na razie zostawię, bardziej się uważaj. Ja bym chyba wyniosła na taras. Dobrze, to ja je wyniosę. Wadzie, otworzysz mi taras? Jak możesz, to mi tam zapal też światło, proszę cię. No. Dobra. Okej. Dzięki, Wadzio. Zamknij, proszę cię, i zgaś, ok? Będę mógł później tego jeszcze tutaj sobie spróbować, żeby za szybko nie schudnąć. Ty sobie spróbuj koniecznie. Ja to tylko spróbuję. Najpierw rodzicom zapakuj te ładne. Co? Taką? Dobrze. Ja mu to zrobię. Ja mu to zrobię, Wasiula. Jakaś miętowa to jest? Miętowa jabłkowa. Dobrze. Super. To jakiś taki kubeczek ci wezmę dzieciowy, nie? Żeby ci było wygodniej. Może być taki z krową? Dobra. Wrzucaj. I ja ci to zaparzę, Wadziuś. Alright? Co masz, Krycha? Takie. Dobrze.
się nie zatrzymasz, ale super to wyszło. Naprawdę. Ja się tak mam właśnie, żeby się nie rozpadły. Tego sobie zostawimy, tak? Taki duży jak? Nie wiem, jak tam uważasz? To jest tak za duże. One są tak dobre, że jak zaczniesz jeść, to zjesz je. Dobra, to dla jednych i dla drugich chodzi, co robisz, czy jak? Właśnie ja nie wiem, czy jedni i drudzy będą chcieli? To tak, to weź, no... Po jednym, tak, po dwa. Tak? No. Jak ja to daję? To wiesz co, póki to jest ciepłe. No. To jedź. Dzięki, stary. Już ci zalewam. Tylko tutaj chwilkę to potrwa, dobrze? Pozwól, żeby się to zaparzyło, ok? Taka zielona. Mhm. Dobra. No kurwa. Zapisałam, czyli wyraźnie. Barbara pojechała. Ja już to chyba mówiłem, ale te kanie to wyszły po prostu przekozacko. A teraz jeszcze Barbara zrobiła takie z ciasta francuskiego. To jest jabłko, tak? No. No właśnie, ja tego też muszę teraz spróbować. Dobra, tato, to jest dopiero bomba. No, po tym się nie schudnie, wprawdzie. Ale to jest petarda. Pojedziemy kiedyś do Paryża? No, pojedziemy. To powinieneś założyć taką bluzkę. Może. Ale to było pyszne. Słuchajcie, podkradnę wam jeszcze jedną. Dobra? Okej. Okay. Dobrze. Nie będzie ogólnie. Możecie powiedzieć. Chyba się nie pogniewa. Mam nadzieję. Jak to już? Ta herbatka? No zobacz, chyba za gorąca jeszcze, co? No. Dalej jeszcze chwilę wodzie. Dobrze. Thank you.